Wyklejanki Wisławy Szymborskiej powstawały przez 40 ponad lat i one miały swoją funkcję praktyczną. To były pocztówki, które ona wysyłała do konkretnych osób i bardzo często starała się dobrać motywy tych pocztówek do charakteru, do pewnych swoich wyobrażeń na temat tych ludzi. I to była taka, no można powiedzieć, sztuka użytkowa w tym sensie, ale również sztuka interpretująca jej przyjaciół. To było dość duże grono i tutaj na wystawie oczywiście pokazujemy listę osób, do których ona te wyklejanki u nas prezentowane wysyłała. To jest naturalnie inna dziedzina sztuki, ale ona jest nierozerwalnie związana z poezją Wisławy Szymborskiej, a przede wszystkim z jej osobowością, prawda, z jej charakterem, bo to są, jak trafnie nazwał to krytyk literacki Ryszard Matuszewski, z którym Wisława Szymborska była zaprzyjaźniona, że to są dary przyjaźni i dowcipu. I w tym sensie te wyklejanki właśnie również korespondują z jej wierszami, bo humor czy też koncept w poezji Wisławy Szymborskiej odgrywa ogromną rolę. Gdyby tutaj była i mogła po prostu zobaczyć ten skromny wycinek, bo to jest skromny wycinek jej twórczości plastycznej, to sama by się zdumiała, że powstało tyle fantastycznych obrazów.